Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Lejman i witam Was na kanale Silesian Quilt. Kolejny dzień mojego szycia i zaraz pokażę Wam, co dzisiaj powstało. Otóż powstało coś takiego. A co jest w środku i do czego służy? Może część się z Was domyśla. Bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna rzecz. Zaraz Wam pokażę, co tam w środku mam. Otóż ciasto. Może służyć do przenoszenia ciasta, może służyć do przenoszenia na przykład jakichś zapiekanek albo jakichś innych naczyń. Oczywiście ja etap tak zwanych składkowych imprez mam już troszeczkę za sobą, ale zdarza się nieraz, że coś trzeba gdzieś wziąć. Miałam problem z tym, że zazwyczaj jest to coś ciepłe, czyli na przykład jakieś naczynie żaroodporne chociażby. Świetnie się to sprawdza. Zaraz Wam pokażę dalej, o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, że można tutaj odpiąć te guziczki, guziczki. Tutaj odpiąć te kółka metalowe. I jeżeli odepniemy te wszystkie akcesoria, mamy serwetę, nawet dwustronną. Jedna strona i druga. Drugą ozdobiłam haftem i tak wypikowałam w środku takie listeczki. Może to służyć jako serweta. Ja kiedyś, jakiś czas temu, uszyłam taki prototyp. Prototyp polegał na tym, że te kółka przymocowałam na stałe, takimi nitami i wszyłam na stałe taką taśmę. Nie sprawdziło mi się to. Po pierwsze trzeba prać ręcznie, bo te kółka obijają pralkę, a ja tego nie lubię. No i z tą serwetą też tak nie do końca jest fajnie, bo tutaj te kółka mi w sumie przeszkadzają. Myślę, że ten typ, który teraz sobie wymyśliłam, jest dużo lepszy. Zawsze można te kółeczka, żeby się nie pogubiły, tutaj zawiązać tym paskiem. I w tym momencie mamy fajną serwetę na ciasto, które przynieśliśmy na przykład do ogrodu. Dzisiejszy dzień uważam za bardzo udany, ponieważ oprócz szycia jeszcze udało mi się upiec tartę. Serdecznie zapraszam i do następnego razu. Cześć!